Przed Wami skrót finałowego meczu 25. Draft Campu, który odbył się w Brzesku. Oto pojedynek Oklahoma vs Utah, drużyn, które już wcześniej się ze sobą spotkały i wówczas to Oklahoma była górą, wygrywając 7-punktową różnicą. Utah w żółtych strojach doszła do finału, będąc dopiero 5. drużyną sezonu, co tylko podkreśla, że prawdziwa gra zaczyna się dopiero w playoffach. Ekipa trenowana przez Macieja Wołyńca jest oparta na grze duetu Kozyra oraz Chmielnicki i najpierw ograli oni Boston różnicą 5 oczek, a następnie dokonali mordu na Minnesocie 20 punktami. Oklahoma z kolei to druga najlepsza drużyna kampu i ich droga do finału przeszła przez Houston. Wygrali ten mecz 5 punktami. Trener Marcin Popiołek wydraftował silny skład z Polakowskim oraz Karwatem na czele. Pierwsze 2 punkty zostały zdobyte w tym meczu właśnie przez Oklahomę i było to ich największe prowadzenie. I tak, to był bardzo waleczny i bardzo wyrównany mecz i zobaczycie, co stanie się pod koniec. Bo w drugiej połowie to Utah byli górą i w pewnym momencie prowadzili nawet 13 punktami. Ale ten buzzerbeater Bartosza Nowaka pokazał, że Oklahoma nie zamierza się tak łatwo poddawać i przewaga Utah zaczęła topnieć. Oklahoma zaczęła lepiej bronić i widzieliśmy tutaj efektowną czapę. Pomimo dobrych post-movesów, no jednak piłka, delikatnie mówiąc, skleiła się z wyciągniętą ręką obrońcy. Pod koniec trzeciej kwarty Utah ponownie wyszła na bezpieczne prowadzenie, ale to, co się wydarzyło w czwartej kwarcie, nie można nazwać innym słowem niż dominacja. W pewnym momencie Oklahoma zaliczyła run 8 punktów z rzędu i łącznie w samej tylko czwartej kwarcie zdobyli 30 punktów. Bartosz Nowak, czyli jeden z najbardziej doświadczonych draft campowiczów, to już jest jego 5. rok uczestnictwa w draft campach, z samej tylko tej czwartej kwarcie zdobył 10 punktów. Po drugiej stronie boiska warto wyróżnić przede wszystkim Wiktora Kozyrę, który też tylko w tej czwartej kwarcie zdobył 12 punktów i robił wszystko, by utrzymać Utah w grze. Oklahoma była bardzo podpalona, ale Utah wciąż jakby trzymała tą przewagę. A końcówka meczu była bardzo ekscytująca. Bartosz Nowak, trójeczka, spóźniona obrona, mamy tylko 1 punkt przewagi, ale po drugiej stronie jest odpowiedź. Wiktor Kozyra, 4 punkty różnicy i ponownie trójka, 2 kroki za linią, z ręką na twarzy, Papuccino. I 3 sekundy przed końcem Łukasz Polakowski stoi na linii rzutów wolnych, 58-57, trafia pierwszy rzut, mamy wyrównane spotkanie, mamy remis i dorzuca drugi rzut, mamy euforię wszystkich zawodników Oklahomy. Utah wykonuje jeszcze rzut rozpaczy, nie wychodzi, Oklahoma zostaje zwycięzcą 25. draft campu w Brzesku. Ogromny szacunek dla obu drużyn za walkę oraz specjalne wyróżnienie Kicks Store Playoffs Hero of the Game dla Łukasza Polakowskiego, który zachował zimną krew i trafił obydwa rzuty osobiste. I na samo zakończenie kampów, najmilsza chwila, czyli rozdawanie nagród. Najlepszym rozgrywającym został Eryk Bryłka z Miami, najlepszym obrońcą Łukasz Polakowski z Oklahomy. Najlepszym graczem podkoszowym został Aleks Chmielnicki z Utah. Zawodnikiem, który poczynił największe postępy, został Jacek Kukawski z Minnesoty. Najlepiej punktującym Jakub Lewandowski z Houston, najbardziej wszechstronnym Filip Rerak z Minnesoty. MVP draft campu został Kamil Krajewski z Filadelfii. Dziękujemy wszystkim campowiczom za uczestnictwo oraz emocje oraz zapraszamy na kolejne obozy draft camp.